Proszę Państwa, przewiduje się, że w tym roku około 800 tysięcy Polaków musi umrzeć, bo ten wirus tyle weźmie. W Rosji jest wynaleziony lek, który wynaleźli uczeni Władimira Putina, ale ten lek do Polski nie może trafić, ponieważ pan Jarosław Kaczyński w 2015 roku nałożył embargo na Rosję. Tak, proszę Państwa, ten truciciel nałożył na nas, proszę, ten truciciel nałożył na nas embargo. I my nie możemy tam zakupić tego leku. Wszystkie państwa tak, za wyjątkiem Polski. A więc zwracam się do wszystkich przemytników, zwłaszcza do Straży Granicznej, abyście puszczali wszystkich tych, którzy będą ten lek przemycać do Polski. Żeby była jasna sytuacja, proszę Państwa. Proszę Państwa, ja jestem historykiem również i znam całą politykę, która zewnętrzna, która jest, ale Polska nie ma żadnej polityki zewnętrznej, bo w Polsce nie ma żadnych dyplomatów. Proszę zobaczyć, ten obecny minister spraw zagranicznych, kim on jest? Mm-hmm. Zobaczcie, jak jest lekceważony wszędzie. Jak to możliwe, żeby Andrzej Duda u Nataliachu półtorej do dwóch godzin czekał w korytarzu, aż go przyjmie, bo nie miał czasu. To jest skandal. Kwaśniewski u Putina kiedyś było tak. Kwaśniewski nigdy u Putina nie czekał, tylko wchodził od razu w godzinę. Było tak, żeś godzinę prawie czekał. Było kiedyś takie, to już słyszałem. Nie? To nieprawda. A to z Putinem, bo to teoria, że Putin... Sobowtóry pokazują tylko teraz. Odpowiem. Polska podmieniony jest Putin. Z Putinem Polska powinna prowadzić handel i gospodarkę. Może baterię zmienić, bo taki słaby głośnik, zaraz. Powtarzam. Tak. Polska powinna działać gospodarczo z Putinem, bo tam jest nasz rynek zbytu. A właśnie, czy Amerykanie na Księżycu byli, bo na to ogromne pieniądze idą. Właśnie Polska też ma... Amerykanie byli na Księżycu, ale później po Rosjanach. Rosjanie wcześniej byli? Oczywiście. Kto? Oczywiście, że tak. Wzorujcie się na decyzjach Władimira Putina. Bardzo mądry i rozsądny prezydent. To nie to, co my mamy tutaj. My tutaj nie mamy ani prezydenta, ani rządu, bo trzecia RP jest stworem nielegalnym, nie tylko, że niekonstytucyjnym, ale nawet nie jest zarejestrowana w Organizacji Narodów Zjednoczonych, nie jest i nigdy nie będzie. Tam widnieje tylko druga Rzeczypospolita Polska. Tak, proszę Państwa.